Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wspólnie przeżyjemy przygodę, udając Hitmana. Zapraszam. Cześć, witajcie, jestem Matus i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie na mapce, która jest takim odwzorowaniem, właściwie nie do końca, ale działa na zasadzie gry Hitman. Jeśli ktoś nie grał, ja również nie grałem, ale mniej więcej wiem, o co chodzi. To polega to na tym, że musimy się skradać i mniej więcej unikać antyterrorystów i musimy po prostu przejść daną mapkę, więc widzimy się już na mapce, zobaczycie dokładnie, o co chodzi. No dobra, jesteśmy już na mapce i słuchajcie, na czym to polega. Po prostu musimy uważać na antyterrorystów i musimy po prostu przejść mapę, wykonać tam jakieś cele. Jeszcze dokładnie nie wiem, bo nie grałem tej mapki. Wiem tylko tyle, że nie możemy zwracać na siebie uwagi dla antyterrorystów, nie możemy ich atakować i tak dalej. Więc na przykład jeśli przejdziemy sobie koło nich shiftem, to oni nam nic nie zrobią. Nie możemy ich też zabijać, proszę bardzo. Przechodzimy sobie przez drzwi. Ja będę ostrożny bardzo. Kurde. Dobra. O, mamy tu jakąś broń. P250 sobie wezmę. W razie czego. I dobra, co my tutaj mamy? Tam jest jakieś przejście, to są kwiatki. Bardzo ładne tereny, taki ośrodek wypoczynkowy, można powiedzieć. Jakiś basenik tutaj, coś tu więcej. Może pod wodą. Halo? A nie, tu jest płytko w miarę. Ale chyba tu nic nie ma. Dobra, wyjdźmy sobie z tego basenu. O, tutaj witam. Witam bardzo serdecznie. Tam. Mili panowie. Dobra, tu mamy jakiś kominek. Pięknie. A tu jest wyjście, dobra. Chodźmy może tam na górę, tam były schody. Bo dom jest dwupiętrowy, więc czemu by nie skorzystać z góry? Może będzie tam coś ciekawszego. No, tu widzicie, idzie za mną koleżka. Dobra. Tylko dla personelu. O! Czyli jesteśmy w takim ograniczonym terenie, jak tu nam napisali. Czyli oni nas... O! Kurde! Aha, dobra, czyli chodzi o to po prostu, że oni nie mogą nas tam zobaczyć. Okej, kuma. Aha! Czyli teraz machnąłem kosą i jestem podejrzany. No nie gadajcie, że oni mnie będą bić. Witam. Ja tu tylko sprzątam. O, witam. Tutaj panowie mili. Czy oni będą za mną chodzić teraz? No tak, bo jestem podejrzany w sumie. Ma to sens, nie? Gościu, wejdź, wyjdź lepiej, bo ja chcę pochodzić, pozwiecać. Nie wiem, czy my teraz coś zrobimy, czy po prostu musimy już zginąć. Czyżbym ich zgubił? Dobra. Oby nie szli za nami dalej. O, czy tutaj, czy można coś kupić? Się tam schował, myśli, że mnie nie widzę, nie? Nie ma. O, a kuku. Dobra, chodźmy tędy. Może tu coś... Czemu oni za mną chodzą co chwilę? A może jakiś zabiję? Zamknę... O, dobrze, że zamknę drzwi. A może świadków nie będzie? Wiecie, o co chodzi, nie? Spróbujmy ich zabić. O kurde! Gnoju ty! Nie możemy skakać chyba, tak? I machać kosą? Coś takiego. Dobra, będziemy grzeczni na maksa. Schowamy się nawet tutaj. Będziemy ostrożni bardzo. Dobra, pójdziemy sobie teraz na spokojnie. Weźmiemy sobie tą broń. I idziemy do góry. Oni teraz nas chyba nie mogą zauważyć. Musimy być szybko, szybko. Nie wiem, biegnę przed siebie. Tutaj jakiś kibel. Halo, można się umyć. Resident to close. Czy ja się właśnie ubrałem w ich ciuchy? O kurde! Ej, to jest mega mapka, nie? W opisie oczywiście macie linka do niej. Kurde, ale nie. Szok po prostu, witam. Ja tu tylko sprzątam.
Czy to jest winda, czy da się jeździć? Wow, dobra. Czyli czy jesteśmy w piwnicy, czy na tym dolnym piętrze? A, czyli to jest chyba to dolne, nie? Jak mi się wydaje. Tak, tu jest ten basen. Dobra, chodźmy jeszcze na górę, bo tam było jeszcze kilka drzwi. I zobaczymy, co będzie po prostu w kolejnych drzwiach. Witam. Co się patrzysz? Wyjdź! Wyjdź! No. Tak ma być. Dobra. Nie będziemy biegali tak jak oni, nie będziemy takimi wariatami. Witam. Aha, czyli dobra, jesteśmy na tym obszarze takim zabezpieczonym, ale nie będziemy podejrzani, bo jesteśmy tym, właśnie strażnikami, nie? Dobra, tu są jakieś drzwi. Sypialnia jakaś, proszę bardzo, jakieś tu plakaty, zdjęcia. Co tu się dzieje? Dobra. Przeszliśmy na wylot. Tu chyba byliśmy, to wąskie takie przejście. Sprawdźmy jeszcze raz. No, tu była ta winda, a coś za nią jest? Mleko tutaj może jakieś... Tu nic nie ma. Dobra, wejdźmy sobie... Tam jeszcze wcześniej były chyba jedne drzwi. Zobaczymy. No bo coś chyba musimy tu zrobić, nie? Nie ma innej opcji. Tu jest jakiś restroom. No, tutaj się przebieraliśmy. Dobra, i tu były chyba drzwi, nie? Nie było? Albo po tej stronie? O co chodzi? Czekajcie, bo się pogubiłem trochę. Dobra, jak my wchodziliśmy, to szliśmy od razu tam. Tu sprawdźmy jeszcze. Nie, no tu też nic nie ma, kurde. O co chodzi? Zamknęli mnie. Otwierać to. A tutaj? Tu jest deal. Zamknijmy. Witam. Ja nic nie wziąłem. Dobra, chodźmy może, gdzie byśmy mogli teraz w sumie iść? Tamtędy. W tamtych pokojach chyba jeszcze nie byliśmy. Nie pamiętam, kurczę, już. Wejdźmy sobie może na balkon. Coś tu mamy ciekawego, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Dobra, cofamy. Jakieś stoły. Witam. Jak mnie śledzą, kurde. Boję się ich. O. Living. Dobra, opuściliśmy ten obszar. Nie, you need to find a key. Dobra, czyli musimy znaleźć klucz jakiś do tych drzwi. Tylko gdzie ten klucz jest? Mam nadzieję, że mnie nie będziecie tu blokować na tych schodach. Dobra, tu, o, zejście na dół. Dobra, i tam jest znowu teren tylko dla straży, nie? Idziemy na dół, czy tu zobaczymy, co się dzieje? A nie, tu jest tylko basen. A pod basenem może coś będzie. Kurde. Tam jest dalej, chodźmy tędy może. O kurde, dobra. Tu mamy zabezpieczenie. Tu coś jest? Przez te szafy przechodzić może. To fajne szafy mają. Może tutaj coś? Tu jest chyba tylko to przejście dookoła. Jakieś labirynty, masakra. Tu coś mamy. My to możemy jakoś... O nie. Dobra, spierniczamy, bo oni chyba nas mogą gonić. Tu mamy maga, ale nie, dobra, chyba wolę. Mamy tą kartę. Dobra, tylko co teraz, kurde? Ej, cykam się, robi się klimacik, kurde. Masakra. 50 sekund nam zostało w ogóle, kurde, mało czasu było. Mogłem ustawić trochę więcej, ale dobra, mam nadzieję, że zdążymy chociaż to zrobić. Nie biją nas, okej. Okay. 25 sekund.
Mamy klucz, tak jakby, nie? Chyba. Dobra, możemy przejść. Dobra. I teraz co? Four Mains Office, jakieś biuro? Aha! No tak, bo broń wzięliśmy, bo o to chodzi, tak? Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Ja zostawiam was tylko z tym, co tutaj widzieliście. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co było dalej, nie chcę wam zdradzać całej zabawy, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, co było dalej, jak tą mapę przejść, wejdźcie na link w opisie, pobierzcie tą mapę z warsztatu, wystarczy, że klikniecie tam zasubskrybuj tą mapkę i po prostu będziecie mogli sami sobie w to zagrać. Jest to naprawdę coś fajnego w CS-ie, taki inny trybik. Mi się podobało, więc jeśli wam też się spodobało, to pamiętajcie o łapce w górę, no i subskrybujcie kanał, jeśli chcecie tego więcej. Tak więc trzymajcie się, cześć!